Specterland. Monkey Madness. Myślę, że możemy zacząć tę lokację, co nie? Welcome back to the amusement park. I've been expecting you. But we're not here to have fun. This is all about payback. You've ruined my plans one too many times. You've captured some of my soldiers, and in return, I've decided to take your little friends. If you want them back, you have to play a simple game of hide and seek. You see, I've hidden the professor and Natalie somewhere in the park, and it's your job to find them before something terrible happens. The soldiers in the area are angry and ready for retaliation, and I won't be responsible for their actions. Take a look around. I fixed up the park just for you. Are you ready for the ride of your life? No, tak więc mieliśmy tutaj przemowę Spectera. I 24 małpki mamy tutaj do porwania oraz 10 żetonów Spectera, ale raczej już ich zbierać nie będziemy, dlatego że już mamy ich wystarczająco. W sumie teraz nie widzę sensu, mówię, zbierania tych monet, ponieważ po co je zbierać, skoro i tak już mamy te minigierki odblokowane wszystkie. Bo tam bodajże chyba tylko 3 były na całą gierkę, więc chyba jest ich o wiele więcej w wersji PSP, ponieważ wiem, że jest taka wersja Ape Escape P bodajże, jakoś tak ona się nazywa. W każdym razie kontynuujmy dalej z gierką. I teraz rozpoczynamy Specterland, czyli jedną wielką, dużą lokację, która jest podzielona na bodajże 3 albo 4 sektory, w których będziemy mieli po prostu szukanie małpek. Na razie myślę, że zajmiemy się za... No nie, Westerland zostawimy sobie na później. Na razie skupmy się na czymś innym. Tu mamy coaster. Co tutaj jeszcze mamy? To się nie otworzy na razie. Specter Circus, czyli cyrk Spectera. To idźmy tam. Ah, professor! Are you hurt? No, no. Don't worry about me. I'm fine. How are you? Are you okay? I'm fine. Good. Well, I'm glad to see that you're all right. Oh, what a predicament I'm in. I need to get out of here and back to the lab. Do you think you can help me? Sure, but how do I get in there? The entrance is at the very top. You should be able to get in here from there. All right, I'll be right there. No, więc tutaj mamy profesora, który po prostu chce, żebyśmy go uwolnili, ale żeby go uwolnić, to musimy poziom troszeczkę w innym stopniu zacząć. W sensie musimy inną sekwencję najpierw zrobić. Tak więc na razie stąd sobie wychodzimy i robimy sobie poziom na spokojnie. Ale muzyka tutaj jest epicka. No dobra, no to co zaczynamy jako pierwsze? Może polećmy na tą kolejkę, co? Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby najpierw od kolejki zacząć. Dobra, jest coaster. I lecimy z koksem. Dobra, szukamy małpek. Czy tutaj małpki są? Tak, jest małpka. Ale to tam jest dopiero, więc będziemy musieli na spokojnie tam się dostać. No, pamiętacie, jak miałem wam mówić odnośnie tego, tych wspomnień jakby za dzieciaka w momencie, kiedy robimy te jakby dłuższe poziomy, tam gdzie wiecie, po 20 małpek i tak dalej, to właśnie jest jeden z nich, który był dla nas wielką udręką i to kompletnie wielką udręką. Terror Coaster. Okej. Wszystko znamy, więc lecimy z koksem. Dobra, możemy R1 skakać, więc to jest bardzo ważne i w sumie R2 też. Więc teraz patrzymy, czy jakaś przeszkoda tutaj nie będzie. O,
Dokładnie, trzeba skakać nad tymi przeszkodami. Często trzeba z wyprzedzeniem skakać. Tak jak ja teraz właśnie. Dokładnie, tak? O, mamy żeton Spectera, bardzo fajnie. Żyćko! Tam było życie, halo! Kurde, życie ominęłem. Właśnie to też pamiętam, że jak żeśmy za dzieciaka grali właśnie w ten roller coaster, to właśnie mieliśmy problem z tym, abyśmy dojechali cali i zdrowi, bo zawsze kończyło to się po prostu tak, że żeśmy wracali praktycznie półmartwi. Jeżeli chodzi o zakończenie jakby całego tego poziomu. Ciekaw jestem, czy mi się to uda zrobić za pierwszym razem. Na razie, kurde, większość przeszkód omijam bardzo dobrze. Tam wiadomo, czasami się nie zdarzy, że doskoczy czy coś. Ej, udało mi się za pierwszym razem to zrobić. Fajnie. Dobrze, podoba mi się to. Dobra, szukamy małpki teraz. Gdzie jest małpiszon jeden? Za go tutaj dorwiemy. Hey! How's it going? Well, don't just stand there. Get me out of here! I can't reach you from here. I've got to find a way in there. There must be a way in here somehow. I remember that they walked me around that way. It took a long time. Just find a way and get me out of here. Will you hurry up? Okay. Oh, hurry up. Please get me out of here. It's cold. I'm scared and I have a fear of heights. Okej, więc tutaj mamy Natalię, która jest również w klatce uwięziona, no i ona bardzo by chciała, żebyśmy ją również uratowali. Aczkolwiek zanim my to zrobimy, to musimy najpierw skupić się na łapaniu małpek. Czyż nie? Oczywiście, że tak. Pytanie teraz, gdzie jest takowa małpka, bo na razie mi tutaj radar pokazuje, że jest ona gdzieś niby blisko. Auć. Dobra. O, ominąłem to jakoś. Tak, podejrzewam, że można byłoby jeszcze szybciej się dostać. Oczywiście bez stracenia jakby zdrowia. No aczkolwiek ja niestety zawsze muszę stracić fragmencik zdrowia, żeby przekonać się na własnej skórze, że jednak nie ma co ryzykować. O, widzicie sami, teraz mogę sobie nawet nadrobić łatwo. Kontynuując dalej moją myśl, no i to był właśnie jeden z poziomów, który sprawiał nam właśnie problem ze względu na roller coaster, jakby i na ten cały nawiedzony dom, który teraz zwiedzamy. O, mamy małpkę, która nam teraz drzwiczki otworzy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nam otworzy. Okej, uruchomiliśmy platformę, fajnie. Ale niestety przy tym zginęliśmy. To niestety też trzeba sobie tutaj podkreślić. Więc no co, widzimy się w takim razie za chwilę, jak ja tam dolecę w sumie. No, jak widzicie, udało mi się teraz małpkę porwać i przy okazji zginąć, tak więc zrobiłem tak zwane wombo combo. Zauważyłem, że typowa jest jedna rzecz. Mianowicie w momencie, kiedy zaczynam coś nagrywać, to zawsze, kurde, ktoś do mnie musi zadzwonić na telefon, nie? No teraz akurat padło na moją dziewczynę, więc tam śle pozdrowienia od mojej dziewczyny. A my za ten czas kontynuujemy dalej przygody i lecimy teraz z tym mostem z czaszki. Aczkolwiek ja bym użył sobie teraz Skyflyera. Skyflyera, dokładnie. X. Zobaczyłbym, co tam u góry. A, tam jest u góry moneta Spectera. Okej.
Mogłem się domyślić w sumie. I lecimy w takim razie. O Jezu, ile małpek jest tutaj, kurde, w jednej lokacji. Trzy małpy są. Aha, i tu mamy powtórkę z rozrywki. Z tej takiej świątyni. Dobra. Jedna małpa jest. A pozostałych nie ma. W sumie nawet dobrze, że zginąłem, bo jestem ciekaw, co tutaj jest. Jakoś tak się nie interesowałem, tylko widziałem, że tutaj są te takie platformy z tych trójkącików. Co my tutaj mamy? O kurde, możemy sobie w dół zjechać. Małpiszona mamy, który kurde grał na tych, na automatach. I tu jeszcze na automatach takich dosłownie taniej jakości, bo kidsy mają zamiast jakieś, nie wiem, kurde. Był taki jeden automat, który miał się fajnie jakby nazywał. Psygamit nawet na ten temat robił film. To był Polybius, no. Zamiast mieć Polybiusa, to kurde grają w jakieś kidsy. Pff, amatorzy jedni. No a dobra, czas kurde zabrać się za ponowny roller coaster do tamtego miejsca. W poszukiwaniu małp, dosłownie i w przenośni. Dobra, miejmy to już za sobą, zaczynajmy. Dobra, bierzemy naszego Stan Klaba i lecimy dalej z Koksem. Możemy już tutaj, myślę, że wrócić do nagrywania, ponieważ jesteśmy praktycznie zaraz obok tego miejsca. W sumie nawet poszło całkiem szybko i sprawnie, tak więc nie musieliście zbyt długo czekać na mnie. W sumie to wy nawet i tak tego nie odczujecie, no bo tak jak zresztą mówiłem już niejednokrotnie, dla was to jest tylko kwestia jednego cięcia, dla mnie to jest w zasadzie pokonanie całej drogi. Ale przyznam, że nie lubię tych duchów. Bardzo. Aha, i znowu musimy ten. Znowu musimy przycisk odpalać. Zapomniałem o tym. Kompletnie zapomniałem. Tej mapy już nie będzie. Ale teraz lipa jest, bo jak ja otworzę te drzwi? Ha? No właśnie, kurde. Ej, tego to nie przemyślałem. O kurde. Ty, to ja sobie chyba drogę zablokowałem teraz. Chyba, że ja tam wlecę jakoś. Ale wątpię w to, że mi się uda. Ja bym musiał tam... Oj, kurde, ty. Tak, będę musiał tam polecieć na tym. Tylko ja tam chyba raczej nie dolecę. Oj, nie wiem. Oj, nie wiem. Teraz powiem szczerze, że to, co teraz tutaj będzie się działo, to jest jedna wielka niewiadoma. Szkoda, że tej małpy nie da się zrespawnić. To wtedy może bym jeszcze jako taką miał szansę, ale... Tak, to raczej wątpię. Szanse są bardzo małe. Małe mam na myśli, że prawie w ogóle się nie uda. No dobra, jestem z wami z powrotem. Już w nadrobionym, że tak powiem, zdrowiu. I teraz czekamy, aż wszystkie te trzy małpy wypełzną z tych grobów. Nie wiem, ile będę musiał czekać. O, już wyleciały. O, dwie naraz, bardzo dobrze. Jeszcze jedna. Proszę, niech tylko jeszcze jedna. I będzie spokój.
Swoją drogą z tymi nagrobkami też za dzieciaka mieliśmy problem, bo właśnie te duchy nas ultra triggerowały. Tak ultra, ultra. Jest i małpiszon. Hono tu, śmietniku. Down a little more gently? Well, it's not my fault. Didn't you see that the cage fell on its own? That's the thanks I get. Hope you didn't hit your head too hard. I'll pretend I didn't hear that. Now, where is Spectre? I haven't found him yet. What about Jake? Nope. Oh, what have you been doing all this time? Let's go, we've got to find them. Where are you going? I'm going back to the lab. We can't find them or beat them without our equipment. Besides, you don't need me here. Ah! What was that? Ah! No i okej. Natalie wróciła do laboratorium, tak więc mamy ją uratowaną. Albo Katie w wersji europejskiej. Więc teraz... lecimy w takim razie dalej. I tu kończy się nasza, że tak powiem, przejażdżka kolejką. Tu już mamy tę sekwencję zaliczoną. 5 małp z 24 mamy porwanych, więc zostaje nam jeszcze tylko 21 małpiszonów. Zobaczymy, jak nam dalsza część Spectrelandu pójdzie. Na razie jako tako poszło spoko, chociaż musiałem save'a restartować, ponieważ wiadomo, no tam mi się tam ta małpa nie chciała zespawnić, więc musiałem jeszcze raz odpalić sobie save'a. Tak więc niestety tutaj load state i save state by mi nie pomogły. Cyrk Spectera to na razie jeszcze nie. To gdzie my możemy jeszcze pójść? Nie, w sumie to pójdźmy do tego cyrku Spectera, może teraz coś się tam odblokuje. To będzie cutscenka, którą i tak już widzieliśmy. Więc dlatego ją specjalnie skipnąłem. I lecimy teraz tamtędy. Tak, w sumie kurde zdymałem trochę, bo mogłem tutaj od razu polecieć. Mogłem tutaj od razu polecieć, bo ja przez chwilę kurde miałem wrażenie, że jakby to była ostatnia sekwencja. A tutaj zapominam ciągle, że ostatnia sekwencja jest gdzie indziej, ponieważ tutaj będziemy mieli coś specjalnego pod koniec tego poziomu. Ale spoilerować nie będę. Kurde, mogłem się lepiej trochę przygotować, jeżeli chodzi o tę gierkę. W sensie mogłem, wiecie, tak trochę też poćwiczyć, ale z drugiej strony uważam, że granie na żywioł w tego typu gierki to też jest coś fajnego. Bo tak wiecie, ja lubię grać po prostu na żywioł. Kurde, myślałem, że tego nie przeżyję. Te baloniki są bardzo podstępne. Nie wiem, czy w ogóle ich się da jakoś ten zaatakować. Jeżeli tak, to biorę miecz i... A, można mieczem, dobra. No tak. Rzeczywiście. Ty, ale jaka muzyka fajna. A czemu ty się... Dobra, nieważne. Próbowałem rozgryźć logikę Spike'a, dlaczego on tam mnie zaskoczył, ale poddałem się w sumie po dwóch minutach, więc... Najwidoczniej tak musiało być. Mamy jeszcze jedno życie, tak więc też kolorowo mamy. Nie powiem, że nie. No, w końcu udało mi się dolecieć tutaj na tą arenę z tym clownem. To będzie w ogóle nasz miniboss teraz. Dawaj, stań ziomek. Jak tutaj się z nim tłukło? A, dobra, tak trzeba było to zrobić. Trzeba było go tak zaatakować.
Dobra, mamy teraz konfrontację z minibossem, jakim jest ten klaun. No to nie jest trudny boss, jak widzicie, wystarczy go po prostu tylko doskoczyć do niego i go z mieczyka pocisnąć. Ej, proszę. Wow! Kurde, tego nie ogarnąłem. Aha, i on teraz coś takiego będzie robił. On będzie się w kulkę zwijał. Dobra, uwaga. Zabieramy szybko to, co moje. Thanks for saving me. I'm so glad to see you, and glad to see you're safe. You've gotten stronger. Thanks to your gadgets, Professor. No, the gadgets don't contain any real power. It's all in how you were able to use them. The true power is inside of you, Spike. You've grown, you've learned a lot, and you've truly become stronger. You think so? Thanks, Professor. But I don't feel any different. By the way, Spike, have you been able to find Spectre yet? No. Okay, I'll go back to the lab and fix the equipment. If we don't hurry, Spectre may change history forever and destroy us all. I'm afraid there isn't much time though, Spike. Maybe you should continue to search for Spectre in the amusement park. It could be dangerous, so promise me that you'll be careful. I will.